Ja miałam 9 miesięcy, jak się to stało. Także nie pamiętam nic, wiem z opowieści mamy, babci, rodziny. Tatę znam pani tylko ze zdjęć? Tylko ze zdjęć, tak. Bo jednak nie poznałam ojca, nie wiem nic w ogóle z jego życia. W ogóle no, nie pamiętam, o, to jest właśnie najbardziej bolesne. Na jednym zdjęciu jest miejsce, w którym oni układali. Układali tych ludzi po kolei. Panowie, to jest straszne przeżycie. Bo jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I teraz każdy może żyć, nie? Każdego trzeba jakoś sprawdzić. No nie ma nikogo, kto by człowiekowi pomógł. Więc tak mówię, to weź ty, zrób to. I póki nie uporządkowałem tej akcji, że już wiedziałem, oni wiedzieli, że ja już te informacje chodziły, co robić, kiedy jest. To było najgorsze, ten bezład, jak jest na miejscu akcji. Ten bałagan taki, to trzeba uporządkować. Kiedy to już uporządkowałem, no to oczywiście potem starałem się w jakiś sposób, żeby tych ludzi raz, że uszanować. Dwa autobusy PKS wpadły w poślizg, po czym runęły z wysokości 18 metrów z mostu w Wilczym Jarze wprost do Jeziora Żywieckiego. Tragedia w Wilczym Jarze koło Oczkowa w jednej chwili stała się dramatem 30 rodzin, żon, matek, ojców, dzieci. Śmierć poniosło wówczas 30 osób. 9 tylko udało się uratować. Autobusami podróżowali pod górnicy zmierzający do kopalni KWK Brzeszcze, KWK Mysłowice oraz lędzińskiej kopalni węgla kamiennego Ziemowit. Zginęło 27 górników, wdowa po zmarłym 2 tygodnie wcześniej w wypadku górniku kopalni Brzeszcze oraz 2 kierowców. W 1990 roku w tym miejscu ustawiono obelisk upamiętniający ofiary tej tragedii. Bardzo długo czekał, bo autobus się zepsuł w Gilowicach i pojechał na bazę i tych pracowników, których wiózł, w żywcu przesadzili do innego autobusu. A na okrajniku została Natalia z Jurkiem w Walaszkowie i w Łękawicy został mój mąż. A pan Górny miał dniówkę przeniesieniową, więc się nie przesiadał nigdzie. Więc tyle ich było i to było chyba godzinne opóźnienie tego autobusu. No i jechał szybko też, zatrzymywali go prawdopodobnie, ale on głusza taka, kto się zatrzymi. No i stało się tak, jak się stało. Cały czas był asfalt, tylko sam most był pokryty kostką. To mogę powiedzieć, bo ja notatki robiłem, przecież robiłem meldunki, które wysyłałem, meldunki, które dawałem polecenia. Wszystko było śliskie. Proszę panów, była warstwa taka gdzieś na 3 mm idealnej szklanki. To znaczy tak jakby szybę położył na tym. O tych górników, którzy jeszcze żyli, to wyciągnęli koledzy. Myśmy tutaj przyjechali w granicach godziny 9, 10. ze sprzętem nurkowym i po prostu wydobywaliśmy spod wody tych, których się kolegom nie udało wydobyć. No z różnych względów, bo niektórzy zostali, jak Państwo wiedzą, w autobusie, niektórzy wypłynęli, a myśmy no mniej więcej o tej godzinie, to była połowa naszej akcji. Pracowaliśmy pod wodą, szukaliśmy tych nieszczęsnych górników do godziny 14, gdzie już wtedy odliczyliśmy i okazało się, że praktycznie chyba wszystkich mamy. Pamięć musi zawsze wśród nas trwać. I dlatego tutaj dzisiaj, w 40. rocznicę tej tragicznej katastrofy, jesteśmy wszyscy na miejscu. Na tym miejscu, gdzie zginęli, jadąc do pracy, nie na wycieczkę, nie na rozrywkę, tylko jechali do pracy, aby zarobić na przysłowiową kromkę chleba, aby zarobić na utrzymanie swoich rodzin. Ale górnicy to są ludzie
może ze względu na zawód i na to, że ten zawód jest tak niebezpieczny, którzy pamiętają. Pamiętają o swoich przyjaciołach, kolegach, towarzyszach pracy. I dzięki górnikom, dzięki Związku Zawodowego Solidarność, ten obelisk tutaj w takiej formie jest. I co roku spotykamy się tutaj, aby oddać hołd i cześć naszym kolegom, współtowarzyszom pracy. Jest takie powiedzenie, takie życzenie, ile zjazdów, tyle wyjazdów. Oni zjechali tu i do dzisiaj nie wyjechali. Cześć ich pamięci. Ja jestem robotnikiem, który kierował tą akcją. Większa część górników przeszła przez te ręce. Bo ja zdążyłem tu jeszcze przyjechać, kiedy oni byli w środku, w tym autobusie, jak w stolni. A ich koledzy działali tak jak w czasie zdarzenia na kopalni. Bo również to była czarna stolnia, nie była, nie było światła, nie było nic. Zimno, ciemno, trochę czujemy zimno. A wtedy było pierońskie zimno. Wiatr był z tamtej strony, temperatura 0 stopni i woda. Ta woda, która falowała, tu były fale na jeziorze, nie mogli chłopaki dojechać ani amfibiami, ani łodziami. Była środa. Jest dzień targowy w Żywcu. Moja teściowa z sąsiedniej wioski, bo stamtąd pochodził mój mąż, była w Żywcu i dowiedziała się o tym wypadku i przyjechała do mnie zapytać się, czy Kazek pojechał do pracy, bo mówi strasznie syreny, pogotowie, straż, wszystko, policja. Ja mówię, pojechał, więc ja mówię, ale nic nie wiem, wie pan jak to było. Nie było telefonów, nie było kontaktów, nie było nic takiego. Ja pojechałam, wzięłam dziecko i pojechałam do Żywca, szukałam, chodziłam, szukałam. Mój mąż był przypisany do Brzeszcz, a ja go szukałam na liście PRG Mysłowice, bo tam pracował i nie było go. Na drugi dzień dopiero się okazało, nie wrócił.